Niektórzy słyszą olej na włosy, olejowanie, dają tłuste włosy, kwas na twarz, wypali mi twarz. Dlaczego ma nie... ma mojego beauty blendera? Co za dziad, jeszcze całe włosy jakieś... No kur... No teraz już muszę tego nudowego kupić, no ale zobaczcie. Cała dupka tutaj mi poszła. O ty gadzino! Cześć gadziny, witam was serdecznie w kolejnym projekcie Denko. Tak, kolejny Denko. Uwaga, uwaga, proszę lecimy. Moja reklamówka z River Island jest w połowie pełna, w połowie pusta, jak to woli. I razem z moim kurkiem w postaci Mańka i Tofiego, którzy teraz tutaj się oczywiście muszą bawić. Maniek, może ci pokażę w ogóle, chodź tu, bo ci nie pokazywałam chwilę. A tu już tak gadzino, urosły, patrzcie, to już nie jest taki maniuniu, tylko to już jest taki pieseł, taki już taki dosyć prosiaczek, tak? Maniek, to jest taka gadzina wstrętna, malstuje Tofiego, no ale takie uroki takiego szczeniaka, także dobra, jego teraz maszowa Maniek właśnie pomadkę z Maka Plum Full na... Na czole? Rozmazałeś mnie? Nie. Dobra, uciekaj gadzino. Także ja przychodzę do was z projektem Denko. Postanowiłam dzisiaj właśnie taki filmik nagrać. Mówię, założę koszulę, bo ostatnio jakoś tak częściej występuję w tych koszulach i napiszecie mi, że mi pasuje. Także dobra, zaczynamy. Przyszłam tutaj dzisiaj do salonu, ponieważ światło jest... przy telefon przyciszcie, teraz mi przygotowane, bo światło jest zbyt duże w sypialni. Także byłoby to wszystko prześwietlone i znowu bym się wściekała, a to przecież nie o to chodzi. Także tutaj mam jeszcze z boku kawę, pewnie sobie w międzyczasie ściągnę. Także dobra, zaczynamy. Z boku mam reklamówkę, której będę to po prostu wrzucała, bo nie chciałam przenosić kosza. I zaczniemy od produktu, który był ostatnio w ulubieńcach. To jest produkt marki Soap & Glory Hand Food Hand Cream. To jest zapach właśnie Miss Dior Sherry z Diora i to się okazało, że to właśnie ta nuta zapachowa, tak samo w Clean On Me, to jest ta sama nuta, którą ja mam w perfumach. W tej wodzie toaletowej z River Island, London. Kilka z was mi właśnie podsyłało linki, że to jest właśnie tańszy... Maniek! Bo was zamknę osobno. Że to jest tańszy po prostu odpowiednik zapachów z Diora, także nie wiedziałam, dzięki za wszystkie linki, że mnie uświadomiłyście. I przy okazji może fajna wiadomość dla wszystkich fanek tamtego zapachu, bo w River Island ten zapach jest za 12 funtów, za 75 ml. Jeśli chodzi jeszcze w ogóle o ten produkt, ja go kupiłam podczas Boxing Day na jakiejś fajnej przecenie w takim zestawie trzech produktów. Ja używałam go nawet nie jak typowo do rąk, ale do całego ciała. Powiem wam, że jedynie już, kiedy już tak było, powiedzmy jakaś 1/4, 1/5, miałam problem, żeby produkt wydobyć. No i tak przewracałam z boku na bok, grzebałam, wiecie, tam sobie jakoś go wydobywałam, ponieważ to jest bardzo twardy plastik. Nie chciałam przecinać produktu, ale jestem pewna, że tutaj mu została naprawdę niewielka ilość. No sami zobaczcie, jak to jest wszystko tutaj, że tak powiem, wylizane. Bardzo fajnie nawilżał produkt przy okazji, ten super zapach także zamiast, no do rąk też, ale bardziej do ciała. Dalej co tutaj mamy z Planeta Organica, żel pod prysznic z masłem Shea, taki bardzo duży, 360 ml. Fajny, bo z pompką używaliśmy go wszyscy razem, w pewnym momencie, kiedy brakło mi po prostu żelu do mycia rąk, postawiłam go jako żel do mycia rąk. Również się bardzo fajnie sprawdził, nie przysuszał moich rąk, a to było dla mnie najważniejsze. Wiecie, że ja produkty z masłem Shea bardzo, bardzo lubię. Tutaj produkt z olejkiem arganowym marki Alverde. To jest naturalna odżywka do włosów ze spłukiwaniem. I powiem wam, że ona może pierwsze 2-3 razy jakoś fajnie się sprawdzała, później próbowałam ją mieszać, używać na Szymona włosach, ale za każdym razem ona później robiła już u nas siano i to były tak sianowate włosy, że ja nawet kiedy używałam go dla Szymona, to później te jego loki były okropne. Bardzo fajnie się sprawdzi dla nas szampon z tej serii, ale odżywka po prostu masakra jakaś i jej wam nie mogę polecić. Z początku pierwsze 2-3 użycia mówię super zestaw, włosy takie wygładzone, fajnie się rozczesują, lśniące, ale później po prostu siano, przesuszenie, jakbym nie szarym mydłem sobie nawaliła na włosy zamiast odżywkę. Dalej mam dwa szampony z Dove. Szampony, dezodoranty w sztyfcie oryginalny i ten Invisible Dry, który w zeszłym roku po prostu no stop wam pokazywałam na kanale. Miałam je w takiej formie końcówki, nie miałam dezodorantu, także postanowiłam je zużyć. I myślę, że wrócę do tego Invisible Dry, bo po prostu używanie aerozoli no stop wchodzi mi tu gdzieś w nos, w mózg, wszędzie i szczypie mnie to i później już łazienkę wietrzycie, tak to wiecie, smyru i już posmarowana.
I taki mam właśnie zamiar do niego wrócić. Dalej żel pod prysznic marki The Body Shop, to była ta Frosted Plum, czyli taka właśnie przyszroniona śliwka. Bardzo fajny zapach, pięknie pachnący żel pod prysznic, to była edycja limitowana, którą kupiłam na jakiejś promocji już pod koniec roku za 2 funty. Bardzo fajny zapach, mega mi się podobał, taki słodki, jednocześnie taki zimowy, lekko właśnie chłodny. I jeśli przyszły będzie dostępny, to na pewno też do niego wrócę. Mam jeszcze jeden na zapaść, to mi się przynajmniej wydaje. Jeden też dałam psiapsi mojej na talce. Dalej, co my tutaj mamy? Ogromny szampon, suchy szampon z Batiste. Oryginalny, bardzo lubię te suche szampony. Kupiłam jakieś promocje, chyba za 2 funty. To jest ta 400 ml butelka. No, suchy szampon musi być, nie wyobrażam sobie bez niego funkcjonowania z moimi włosami. Bardzo fajnie odświeża, przy okazji trochę odbija włosy od nasady, także Wam polecam. Będąc przy Batiste, mój ulubieniec po prostu wszechczasów, produkt, który musi być u mnie w rzeczach do włosów, ponieważ bez niego moje włosy wyglądają strasznie. I to jest Batiste spray teksturyzujący. Często się o niego pytacie, już z tego co wiem, też jest dostępny w Polsce, także naprawdę Wam serdecznie polecam. Ona daje fajne objętości struktury dla naszych włosów, kiedy po kilku godzinach ten efekt tak zaczyna opadać. Wystarczy po prostu, wiecie, przyczepać sobie ręką między włosami i włosy wracają do takiej właśnie fajnej objętości. Bardzo fajnie się produkt sprawdził przy okazji, można go często kupić na promocji. Jest na 3 za 2, po prostu biorę od razu 3, żeby mieć zapas, bo wiem, że on u mnie po prostu zejdzie. Dalej jest zwykłe mydełko do mycia rąk z Carexa. To jest akurat wersja oryginalna. No, bardzo lubimy te mydła z Carex. Dalej, jak w każdym też denku, chyba w każdym, pokazuję Wam opakowanie po tamponach z Wilkinsona. Pokazuję Wam, ponieważ one są naprawdę bardzo tanie. Kosztują jakieś 60-70 pensów, a nie różnią się niczym od tam paksów czy jakichś droższych, także naprawdę nie warto przepłacać. Dalej już po prostu zmaltretowane opakowanie po żelu pod prysznic marki Lush, to był ten Snow Fairy, przepiękny zapach, dla mnie to jest ten sam zapach jak Bubblegum Scrub z Lusha, czyli właśnie taki o zapachu waty cukrowej. Tutaj na dole było tak bardzo dużo drobinek takiego brokatu, który po wymieszaniu nie był widoczny na naszej skórze. I sobie jeszcze raz przypomnę, to jest zawsze dla mnie zapach wakacji, wata cukrowa, zapach świąt, wróć, a pachnie jak wata cukrowa i guma balonowa, także przepiękny zapach, bardzo wydajny, bardzo gęsty. Ja go dostałam właśnie jakoś w połowie grudnia i dopiero niedawno go zużyliśmy. Opakowanie wygląda, jakby przynajmniej leżało z pół roku tutaj i czekało na pokazanie w denku, ale po prostu szybko te opakowania mi się zniszczyło. Otwarty, także tutaj chyba reklamówka będzie do wymiany, bo będzie cała z produktu. Dalej produkt oliwka do ciała z betuliną. Lekka, żelowa formuła, łagodzi podrażnienia, uszczelnia barierę ochronną skóry, naturalna pielęgnacja, hipoalergiczna jak to Sylweko. Ja używałam tego produktu głównie dla Szymona, ponieważ to był taki właśnie gęsto, żelowo-zawiesinowy produkt, taka oliwka. I niewielka ilość wystarczyła na posmarowanie takie mokre ciało do super nawilżenia. Robię to dlatego, ponieważ on taki naoliwkowany dużo lepiej śpi i pomyślałam, że Wam to po prostu sprzedam, taki patent. Jeśli Wasze dzieci nie śpią, może warto je naoliwkować porządnie. Żadnymi Johnson & Johnson ani Bambino, bo to jest sam syf, bo to jest parafina, tylko czymś takim naturalnym. I niesamowicie był ten produkt wydajny, on jest też na stronie The Natural Skin Care, cała seria dla dzieci, także Wam polecam. I tutaj mam 6 miesięcy na zużycie, myślę, że na jakieś 4 miesiące on mi wystarczył, 4-5 miesięcy, jakoś tak. Ale tutaj w ogóle bardzo bogaty, fajny skład, olej ze słodkich migdałów, wosk szczeli, ekstrakt z kory brzozy, czyli betulina, i powiem Wam, witamina E, bardzo krótki skład. I to też jest fajny produkt dla Was, jeśli nie przeszkadza Wam zapach betuliny. Mi nie przeszkadza, ja po prostu miałam inne produkty do nawilżania, ale gdybym nie miała, to bym na pewno to podkradała też z Szymona półki, bo naprawdę świetnie nawilża i myślę, że jest warty uwagi. Produkt, który całkiem niedawno oglądaliście u mnie na kanale, to był peeling borowinowy marki Taupau, który dostałam od Moniki Szmaragdowej, którą pozdrawiam i dziękuję bardzo. Mocno pachnący produkt, taki naturalny, pachniał dla mnie takim lasem, świeżo po deszczu.
Bardzo mi się zapach podobał. Na jedno zużycie wystarczył mi ten produkt. Bardzo fajnie, mocno spilingowałam sobie całe ciało. I przy okazji tutaj śmiałam się tak sama do siebie, ponieważ tutaj pisze, że to jest peeling antystresowy. Ponieważ przez 5 minut należy masować swoje ciało, wiecie, od góry do dołu, od góry do dołu, używając tego produktu. I sobie myślę, no odstresowanie chyba tutaj polega na tym, że przez 5 minut tak masujemy, że jesteśmy zmęczone i odstresowane. Że chyba to jest takie działanie antystresowe, bo nie wiem, jak peeling może być antystresowy, czy jakiś, nie wiem, rozluźniający, czy jakiś inny. Peeling to peeling, niech zdziera i ten naprawdę bardzo fajnie zdzierał i przy okazji ma bardzo fajne oleje w składzie, olejki. Jest też na bazie soli morskiej i powiem Wam, olejek lawendowy, też tutaj czuję tą lawendę, kokos. Tak, bardzo, bardzo fajny produkt. No ja wiecie, nie mam dostępu do produktów marki Taupe, jeszcze szałwia, tutaj też czuję tą szałwię geranium. Działa rozluźniająco. Niech będzie. W każdym razie naprawdę fajny produkt i cieszę się, że miałam możliwość go przetestować. Mam teraz jeszcze jeden taki fajny produkt z Lasha, który dzisiaj dostałam, który pewnie widzieliście filmik wcześniej i też już nie mogę doczekać, żeby się trochę nim popilingować. Dalej też jak w często gęsto w rękach, Dove Formenta seria srebrna Silver Control. Bardzo fajny, mocno chroniący zapach, także zapach. Uwaga, jeszcze. Także jeśli macie problem z potliwością, to myślę, że to jest fajna opcja dla Was. To też jakoś bardzo nie gryzę z moimi perfumami, które później nosiłam. Tutaj mamy odżywkę. Odżywkę do włosów z Dove, która po prostu jest... O, zobaczcie, jaka jestem profesjonalna. Wylizana do końca. Przepiękny zapach, który zostaje na włosach. Wystarczy sobie na minutę tą odżywkę zostawić. Mam jeszcze szampon z tej serii, ale ponieważ szampon jest właśnie perłowy, on trochę przyciąża moje włosy już na koniec dnia. One są takie nieświeże. Na drugi dzień przy tym słyszę szamponie i przy tym, że nosą na moje włosy, że się szybko wypłukała farba, są takie ble. No to się nie sprawdza. Używam go dla Szmona, ale powiem Wam, że ta właśnie seria intensywnie odnawiająca z keratyną, naprawdę Wam polecam. Przefantastyczna odżywka. Włosy były po niej naprawdę super wygładzone, mięciutkie, bardzo wydajne, wielka ilość wystarczyła, także na pewno jeszcze do niej kiedyś wrócę. Dalej cały oblepiony chyba w tej oliwce betulinowej z Sylveco, produkt marki Bielenda, Super Power Mezo Serum, kwas migdałowy, kwas laktobionowy, PHA i witamina B. Powiem Wam, że jeśli nigdy nie używałyście kwasów, bo boicie się słowa kwasy, tak niektórzy słyszą, olej na włosy, olejowanie, będę miał tłuste włosy, kwas na twarz, wypali mi twarz. Nie, tak nie będzie, po prostu wasza cera nabierze blasku, skóra się odświeży, to są takie lekkie kwasy, to nie powinny Wam wywołać żadnych, jakby nie wiem, skutków ubocznych, że tak powiem. Nie odpadną Wam nagle płaty twarzy, nie bójcie się, to jest naprawdę coś lekkiego, przynajmniej dla mojej cery. Bardzo dużo razy Wam o tym mówiłam, odbyło też w ulubieńcach roku. Ogólnie te sera, produkty typu serum z Bielendu uważam, że są naprawdę warte zainteresowania. Miałam też to z 50% retinolem i na pewno do niego wrócę, kiedy je tylko znajdę. Dlaczego Maniek ma mojego beauty blendera? Maniek! Skądś ty go wziął? No, no nie! Skąd ten beauty blender się... No zobaczcie, co on mi zrobił z moim beauty blenderem. No co za dziad, jeszcze całe włosy jakieś, no kuźwa. No teraz już muszę tego nudowego kupić, no ale zobaczcie. Cała dupka tutaj mi poszła. O ty gadzino. No dziękuję też beauty blender, no bo nie... No, no zobaczcie. No kurde. Odejdź stąd. Gadzino wstrętna. I zapomniałam, co mówiłam o serum z Bielendy. No mój biedny beauty blender, to już chyba był ten nowy. Tak, ten, który całkiem niedawno otworzyłam. Aż ty! Ojej, dobra. Kończąc na serum, myślę, że naprawdę jest warte Waszej uwagi. Fajny produkt. Początkowo mi trochę przesuszał, także używałam go na zmianę, ale później miałam takie z nim pod koniec używania epizody, że używałam go nawet dwa razy dziennie. Jestem cała z tej, dwa razy dziennie, czyli rano wieczorem z tej oliwki. No ale dobra. Dalej, ulubieniec od jakichś chyba myślę 3 lat, organiczne masło Shea, które możecie znaleźć na eBayu. Powiem Wam, że ja to sobie, tu już mi została taka końcówka, o myślę, że to dosyć dobrze widać. I już ta końcówka chyba była po dacie, ponieważ ostatnim razem, kiedy je zaaplikowałam pod oczy, zaczęło mi tak szczypać, że wyrwałam sobie prawie wszystkie swoje rzęsy, ale na szczęście jutro idę na uzupełnienie i na nowo będę miała swój wachlarz.
Także ogólnie produkt uważam, że jest genialny, bardzo mocno jest taki, ma takie działanie przeciwzmarszczkowe, kosztuje grosze i ten słoik kosztował około 4 funty chyba na eBay i wystarczył mi na rok i ja codziennie taką grubszą warstwę na oczy właśnie wieczorem i tutaj jeszcze widać, żadnych zmarszczek pod oczami nie ma, także ten produkt podejrzewam, że działa. I myślę, że mogę Wam go spokojnie polecić. Dalej oblepione po prostu masakrycznie oliwką. Tutaj Wam tylko tak pokażę, co to było. Był Elasticizer marki Phil Kingsley. Świetny produkt, już też Wam o nim kilkanaście razy mówiłam. Jeszcze będę mówiła przez najbliższy pewnie rok, bo mam wasze, nie wiem ile tam mam jeszcze tych, dużo. Mam jeszcze chyba ponad 15 tych takich małych opakowań. Kupiłam podczas jakiejś promocji na święta. To jest produkt, który bardzo fajnie wpływa na strukturę naszych włosów, który ma zadanie odbudować, ile można odbudować coś, co jest martwe. No ale on właśnie... To jest produkt dla gwiazd i w ogóle, także polecam Wam się zainteresować, jeśli macie takie włosy rozjaśniane, włosy przesuszone, po farbowaniu, takie do okiełznania i nakładać kilka razy w tygodniu. Ja teraz akurat włosy olejuję, ale wcześniej nakładałam ten produkt na zwilżone włosy, po prostu brałam szczotkę pod wodę, Tangle Teaser, na takie przeczyszczywałam, na lekko zwilżone włosy partiami nakładałam ten produkt, tak gdzieś od ucha w dół, zawijałam sobie jakiś koczek, i szłam spać, rano myłam i włos naprawdę super, zresztą też często w filmikach Wam mówiłam, że właśnie jestem po tym, po użyciu tego produktu. Zużyłam też do mycia pędzli mydełko marki L'Occitane, to było to z wyrwaną, które dostałam od też jednej z moich widzek, kiedy odkupowałam od niej Glamboxa, także zużyłam do mycia pędzli, były pięknie pachnące. Takie małe mydełko to na kilkanaście razy mi wystarczyło. Dalej próbka podkładu Charlotte Tilbury Wonder Light Wonder, to była ta fajna, czy ta nie fajna? Ta fajna, to była ta fajna próbka. Jest test u mnie na kanale, bardzo fajny produkt, świetnie się na mojej cerze spisał i gdybym chciała wydać kasę na kolejny podkład, myślę, żebym właśnie po ten sięgła. Także sprawdźcie sobie test. Na moim kanale bardzo ładnie cera wyglądała, rozpromieniona. W ogóle jestem teraz ciekawa, jakby ten podkład wyglądał z tym pudrem z Hourglass, który mam na sobie. Mam makijaż na sobie od jakichś 6 godzin i nic nie poprawiłam i myślę, że całkiem się fajnie trzyma. A mam podkład z Rimmera. Także naprawdę super. Dalej, jeden z moich prezentów urodzinowych od Ani, od Anes UK, Dr. Organic. To był krem na dzień do twarzy. Krem z kokosem. Na szczęście on tym kokosem nie było czuć od niego, ponieważ ja za zapachem kokosa nie przypadam. No minus uważam, że jest to otwarcie, bo wolę jednak pompki, coś sterylnego i w ogóle te Airless to mnie jara, coś takiego, te opakowania, myślę, bakterie, dajesz na twarz bakterie, ale... Chwilę go używam, ale później zaczęłam go używać dla mojego Szymona jako taki krem na dzień, dla 8-9-latka krem na dzień, no kiedy wychodzi na zewnątrz, myślę, że jakimś kremem to dziecko należy posmarować, a to był taki lekki, naprawdę intensywnie nawilżający krem, także nie widziałam przeciwwskazań na używanie go dla mojego dziecka, w tym razie to było 6 miesięcy na użycie i on myślę, że ja go gdzieś używałam, zaczęłam używać gdzieś od listopada i niedawno się skończył, no bo też mniejsza buzia, mniejsza powierzchnia, ale też czasem używałam go na dekor dla siebie, teraz mam krem na noc, który też jest po prostu intensywnie nawilżający, nie ma jakichś tam liftingów, przeciwzmarszcze, po prostu intensywne nawilżanie i go też teraz wyciągam dla Szymona, bo mam potwierane inne kremy, a tamte odkręciłam jakiś czas temu, żeby je powąchać, bo podczas, kiedy Ania mi je dawała i no wiecie, pół roku, a nie chcę kremu wyrzucać, także zużyję dla Szymcia. Dalej, co my tutaj mamy, kolejną oblepioną oliwką produkt, to był produkt marki Ren, taka miniaturka, która była w którymś z beauty boxów, to było takie oczyszczające, lekkie mleczko do, które naprawdę bardzo fajnie się sprawdziło, pamiętam, że był super, super zapach, no tutaj już patrzcie, na tego nie otworzę, bo tu się tak wszystko, tak się wszystko lepi, ale to był produkt naprawdę godny uwagi i gdybym, nie wiem, była nagle w John Lewis i stwierdziła, że nie wiem, co chcę kupić do mycia twarzy, to myślę, że to był produkt, po który bym sięgła. Ogólnie tutaj ostatnio nad kimś rozmawiałam, że tak idąc do Boots'a, ciężko skupić jakiś taki produkt, że tak powiem, z dobrym składem, bez tego syfu i tak dalej, no bo w tych wszystkich Estée Lauderach, klinikach, to tam jest napakowane tego i tak dalej. Może są jakieś super ekstra technologie, które mają działać z naszą twarzą cuda, ale ja używając kilku produktów właśnie takich wysokopółkowych, jeśli chodzi o pielęgnację, nie do końca byłam zadowolona, później kupowałam lepsze zamienniki. Ja wiecie, byłam zakochana w kliniku Take Days Off i miałam wersję zarówno tą taką odkręcaną, jak i olejkową, ale później, kiedy odkryłam
Razibo i teraz mam właśnie Oskia i widzę, jakie tam są w ogóle różnice w składzie, to to fajnie wygląda, te odsłonne opakowania ekskluzywne, ale czuję się w to wczyta, no to szkoda nakładać takich produktów na twarz, tym bardziej, że trochę kosztują, ale właśnie marka Ren i Monu, to są takie marki, które są tutaj dostępne i myślę, że gdybym, nie wiem, nagle mi zabrakło, to poszłabym, a nie jeszcze do Lasza bym poszła, bo też są fajne składy, tylko zaś dużo krótsze daty, często ciężko skończyć te produkty, ale myślę, że właśnie Lush, Ren, Monu, że w Bootsie bym nic nie znalazła takiego dla siebie, chociaż ostatnio jakiś tonik mi Agnieszka podsyłała, że z marki Boots z witaminą C rozświetlającą, żebym się nim zainteresowała, także wiecie, w momencie rezygnacji z tych garnierów Niva, Olay i tak dalej, Johnsonów, to jest trochę problemu z tą taką pielęgnacją, bo jeśli już jest taka w sklepach, tutaj to jest droższa niż na przykład Sylveco czy takie marki, które możemy znaleźć online, także nie wiem, bo tak gadam, ale dobra, przejdźmy dalej, bo będą właśnie przy produktach wysokopółkowych Clarins, Lip Comfort Oil, czy coś takiego, Instant Light Comfort Oil, odcień 01 Honey, smak raczej, tu już taką widać jeszcze końcóweczkę, to był produkt, który, na który był po prostu był szał ciał, szał pał, szał wszystkiego, kiedy on wyszedł i powiem wam, że ja do niego miałam takie ale się ciemno zrobiła, to końcu zeszło. Ja miałam do niego takie bardzo mieszane uczucia, ponieważ on na moich ustach, miał po prostu wrażenie, że on siedzi na moich ustach i za chwilę mi się zacznie wylewać z konturu ust, o właśnie. Takie miałam na jego temat odczucie. Był on w filmiku chyba produkty, które nie musicie mieć. Kiedy go porównywałam do tego lotion z Klinika Zuszającego, podlinkuję wam ten filmik na dole, jeśli chcecie zobaczyć taką pełną recenzję. Ogólnie bym powiedziała, że ciekawy produkt, coś innego, ale to na pewno dla mnie nie było komfortowe. I czy on tak super nawilżał, nie powiedziałabym, bo myślę, że na przykład ten Lip Maximizer z, Diora, który z początku był taki, o nie, on mnie szczypie, to teraz naprawdę bardzo fajnie nawilża, bo tam jest ta formuła kolagenowa, a tutaj to jest po prostu produkt nie dla mnie i męczyłam się, żeby go zużyć. Jedyne, co miało takie dosyć ciekawe, to tą ogromną taką szpatułkę. Zobaczcie, jak ona jest duża w stosunku do moich ust, ale dla dziewczyn zaś z małymi ustami, to byłby minus, że ta szpatułka jest aż tak duża, ale powiem wam, że co jest ciekawsze, że ta wersja, która jest druga, malinowa, to dla mnie to jest taki zapach, dla mnie to tak pachnie, że kupiłam to dla samego zapachu i po prostu dawała minimalną ilość, ale raczej tego nie zrobię. Chociaż jestem ciekawa takich produktów typu olejki do ust, bo ogólnie olejki do twarzy bardzo lubię. Jesteśmy przy końcówce. To Midnight Summer Night z Yankee Tarta. Ogólnie nie mam teraz tart. Mało tak zapachu jest u mnie w domu. Muszę się zaopatrzyć. Zobaczcie, jaka jest w ogóle teraz ta nowa seria z Yankee. Teraz będzie Q1 czy Q2, za chwilę będzie wychodziła. Także muszę obczaić, może zamawiać coś na eBay, jakieś tarty. W ogóle jest tutaj pełno patyczków do uszu, bo jestem taka leniwa, że kiedy na przykład przetrę sobie gdzieś, wiecie, podkład z ust, czy gdzieś coś tam mi się rozmarzy, czy coś będę chciała przetrzeć, to nie chcę się iść do kuchni, co mam kilka metrów, skoro rzucam tutaj. Nie bójcie się, patyczku z uszu tutaj nie ma, tylko same do ust. Nie wiem, po co to mówię, ale dobra. I nawet jeszcze opakowanie po Merci. Nie wiem dlaczego, no ale dobra. Lenistwo, level hard. Tutaj kilka rzeczy do paznokci, po prostu kolejny raz oblepionych oliwką Sylveco. Świetny produkt, uważam, że naprawdę warty zainteresowania. Essence The Gel Nail Polish Top Coat. Bardzo fajny top coat. Powiem wam, że dla mnie porównywalny z Sejuvit, a kosztuje 2 albo 3 funty. Przepięknie paznokcie nabłyszcza. Jest jednak trochę bardziej gęsty, ale nie gęstnieje przy końcówce. Minusem jest to, że jest opakowanie, w którym nie widzimy, kiedy produkt się kończy, ale naprawdę myślę, że jest warty zainteresowania. Bardzo się mi fajnie sprawdził. Teraz mam Sejuvit, ale nie wykluczam, że do niego nie wrócę, ponieważ był dla mnie naprawdę świetny, ponad lepszy niż Essie Good To Go. Lakier, który wyrzucam, niestety, to jest odcień z Essie Too Too Hot, ponieważ no tutaj zostało naprawdę niedużo, może jakaś 1/3, naprawdę bardzo intensywnie był ten kolor użytkowany, ale Manik mi teraz tutaj wszedł na fotel, gdzie ma reklamówkę i wszystko zrzuca. Bebe! Przestań! Zgęstniał mi, nie ma żadnego produktu do rozcieńczania, dlatego go wyrzucam, ale naprawdę bardzo ładny kolor, taka intensywna, intensywna czerwień, nawet że Maniek! Fokus, pokus, przestań, że aparat fajnie oddaje odcień. I tutaj jeszcze dwa produkty do paznokci, już ostatnie w ogóle w tym denku. Pierwszy produkt to Golden Rose
seria ta Carnival. Już było, że pamiętam, to już lata temu dziewczyny pokazywała na YouTubie całe te serie i pragnęła mieć jakiś taki top coat właśnie z drobinkami. To był odcień 0-1, takie właśnie białe płatki, drobinki, teraz to też akurat mam Golden Rose, ale widzicie, on, no, użyłam go kilka razy i on po prostu już tak zgęstniał, że z niego nic nie będzie, ale pamiętam, że podobał mi się efekt, jaki dawał na paznokciach i wyrzucam już też tutaj taką końcówkę odżywki z Eveline, to jest ta 8-1. Nie wiem, ile buteleczek zużyłam tej odżywki, ale ona w pewnym momencie przestała na mnie działać, a paznokcie mi się rozwarstwiały, łamały i tak dalej. Teraz użyłam kilka dni temu, kiedy dostałam właśnie w paczce od Moniki tą odżywkę z Golden Rose Black Diamond chyba, tą taką czarną, i powiem wam, że paznokcie mam tak twarde, że po prostu szok, jestem w szoku i mam nadzieję, że ona właśnie mi, nie wiem, wyprowadzi paznokcie na prosto, żeby mi rosły, bo ma mieć taki właśnie migdałkowy kształt na wszystkich. No staram się teraz coś takiego zapuścić. No ta odżywka uważam, że jest warta wypróbowania, jeśli nie macie uczuleń na formaldehyd, której właśnie nie ma w Golden Rose, także to jest wszystko indywidualne. Ona u mnie świetnie działała, też pamiętam, kiedy jeszcze pracowałam w polskim klubie, to znajomą Angielką tą odżywkę kupowałam w polskim sklepie, w takiej polskiej drogerii, to mam tutaj w Peterborough, i też był z niej zachwycony. Bardzo, to jest hit YouTube'a, to jest, myślę, KWC, jak to się mówi, kosmetyk wszechczasów, no ale u mnie po jakichś, myślę, 3-4 latach przestał po prostu działać, także kochani, po prostu ubolewam nad tym beauty blenderem, że mi ten dziad mały go zjadł. Na twoja zabawka? Gdzie? Coś ty chciał z tym zrobić? Zęby sobie wysponżować? Nie wolno, no Maniek, no powiem wam, że przypomniała mi się raz Olimpia, która mówiła, że dwa razy Franki zjadł jej gąbeczko od Hani, ale to jest beauty blender! Nie jesteś porządnym psem vlogerki, także ubolewam, no ale tak jak mówię, dobry pretekst, żeby kupić sobie tego nudowego beauty blendera, także Maniuniu, wyraź skruchę przy wizach, wyraź skruchę, wyrażam skruchę. Dobra, kończę, bo już nawijam 3x3. Także kochani, koniecznie, że widzimy się jutro o godzinie w kolejnym filmiku buziaki. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.